Witam wszystkie raki i zapraszam na horoskop na styczeń, trochę spóźniony, bo już pierwszy tydzień za nami, ale tutaj możemy sobie weryfikację zrobić tego tygodnia. Ja i tak postawię karty i już patrzymy, co będzie się układało. Rak. Styczeń 2019 roku, rak. Miłość. Oj, często mi się ta karta w tym miejscu pojawia. Bardzo ładne karty na miłość, emocje. Przyzwolenie na to, co przyniesie los w tym roku. Pokorne, tak jakby pokorna zgoda na to, która jest pokazana w dużym pozytywie potem, bo mam i uczucie, mam osobę godną tego uczucia. Może to nie jest takie bardzo dojrzałe uczucie, ale jest pokazane w zwycięstwie. No i sprawy rodzinne. Może właśnie z tą osobą budowanie tej rodziny. Może też zajmiecie się sprawami uczuciowymi, ale osób z waszej rodziny. Ale w tym miesiącu mam taką wiadomość dla was, że miłość zwycięża. Wystarczy tylko pozwolić na to, żeby sprawy toczyły się swoim rytmem, też pozwolić, mam tutaj takie wasze przyzwolenie na to i wy tą postawą zwyciężacie. I to ma takie solidne podstawy. Potem fajnie się odbijecie w lutym. Co natomiast pokazuje mi się w pracy? Dużo obietnic pokazało mi się w tym pierwszym tygodniu. Tak jakbyście wrócili do pracy po tym nowym roku i gdzieś tam ploteczki o podwyżkach. Czy rzeczywiście to będzie miało swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? No nie za bardzo. Nie za bardzo, bo potem mam dwa tygodnie pokazane w takiej toksyczności. Czyli było fajnie, zapowiadało się super, a potem klops. Potem dziewiątka była w przeciążenie. Jeszcze do tego tutaj mi się pokazał diabeł. Jakieś kłamstwa, jakieś obmawianie. Tak jakby wycofywanie się z tych obietnic. Także dwa razy wszystko sprawdźcie, jeżeli jakaś podwyżka, no to niech to będzie na papierze. No potem wychodzą jakieś wiadomości. W takim towarzystwie nie wiem, czy dobre wiadomości, ale dużo będzie się działo w tym czwartym tygodniu. Także przygotujcie się na roller coaster w pracy. Co natomiast w zdrowiu, w samopoczuciu? No dosyć ciężko tam przeżyliście tego Sylwestra i ten Nowy Rok. Wracacie do siebie dosyć powoli. Może to osłabić wasz organizm. I też tutaj mi się pokazały jakieś takie zamieszanie w organizmie. Nawet jakiś zastrzyk. Już wcześniej pomyślałam o tym zastrzyku, o tym kłuciu, przy tym paziu mieczy. No ale w tym trzecim tygodniu mi się pokazuje takie coś. Być może nawet wyjazd niezbyt daleki, ale do tego miejsca, gdzie właśnie to może się wydarzyć. Ósemka mieczy. Uwiązanie w jakąś sytuację. Jesteście jak ta kobieta, która jest w jakiejś pajęczynie. Zastanówcie się, co was może tak trzymać. Od czego się nie możecie uwolnić w tym miesiącu? Bo to jest tak jakby tło tego czytania. Weźcie rozbieg i po prostu rozszarpcie te pajęczyny. Rydwan. Idźcie jak taran w tym miesiącu.
po co gdzieś tkwić w jakichś starych, skostniałych strukturach, które nie dają wam nic dobrego, tylko was trzymają. Wydaje mi się, że tutaj bardziej pokazało się, abyście ściągnęli tę opaskę, którą gdzieś tam macie, albo te różowe okulary gdzieś tam macie w tych sprawach zawodowych. Bo wam się wydaje, że wszystko jest ok, ale nie do końca to jest ok. Też weźcie się za swoje zdrowie, bo takie zdecydowane kroki mi się tutaj pokazały. Życzę wam wszystkiego dobrego, kochani. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach albo za miesiąc. Pa, pa!